Witam serdecznie w filmie, w filmie informacyjno-przeciekowym z kanału Jado na kanale Zakulisowe Jado. Dzisiaj serdecznie zapraszam. Pierwsza wiadomość. Pierwsza wiadomość jest taka, że filmy informacyjno-przeciekowe z kanału Jado i nie tylko będą pojawiały się raz albo dwa razy na miesiąc. Druga informacja jest taka, że jeden taki film będzie trwać ponad trochę 15 minut. Dlatego będzie świetnie, a teraz już zaczynajmy. Pierwsza rzecz to tak, to coś. Tak fajnie sobie zbudowałem klocki. Ale może pierwszy przeciek pokażę szybciutko od razu. To są podpisy legotuberów albo komituberów, albo po prostu osób związanych z klockami. Brakuje jeszcze mojego podpisu. No w końcu 105 subskrypcji na kanale Jado. Słuchajcie, jeżeli jeszcze nie byliście subskrypcji na kanale Jado, link w opisie, to musicie szybciutko to zrobić. 105 subskrypcji już mamy, na 110 subskrypcji kolejny film z gościem specjalnym, na 150 subskrypcji jeszcze świetniejsze rzeczy, a na 125 subskrypcji z filmu prywatnego na film publiczny opublikuję naprawdę świetny challenge. Ale dobra, przejdźmy do tego. Na górze Łukasz, Artur, pracownicy firmy Kobi i tak samo kanał Kobi Ekspert należy do Artura. Maciej Klocki, pewnie wszyscy znacie, Zapalski albo Zapała, albo Klocki z Zapałem, też pewnie zna się. Historyczny Bełkot to kanał Wiktora, który prowadzi streaming z Kobi. Ja sobie tutaj na razie to odłożę na bok. I słuchajcie, część tych podpisów zgarnąłem na targach Kobi, które odbyły się w Poznaniu niedawno temu. I słuchajcie, nie tylko to zgarnąłem, bo zgarnąłem też tam trochę klocków, trochę innych rzeczy. No i dobra, od razu to pokażę wam. Tak, naklejki Maćka i Klocki z Historylandem. I oprócz tego jeszcze było wiele więcej rzeczy, ale o tym w późniejszej części tego filmu. Słuchajcie, piąte podejście już do tego jest, wiecie o tym. A teraz jeszcze coś, co gdzie byłem w Poznaniu ostatnio, dlatego też byłem w, uwaga, uwaga, Lego Store, a tam mieli halloweenową promocję, znajdziesz 5 obrazków, dostajesz taki polibak. Ja z tej promocji skorzystałem, już niedługo pełny film na kanale Jado o tym, o tej promocji, a tutaj pokażę wam, jak ten polibak wyglądał. Tada! Mamy naprawdę świetnego stracha na wróble z dodatkiem roślinności takiej fajnej dyni. No chociaż strachy na wróble mogli zrobić lepiej. Oczywiście mamy tutaj marchewki zerwane. I mamy jeszcze tutaj figurkę farmera z konewką. Chociaż strój te ogrodniczki bardzo popularny w zestawach z Lego City. Z farmerskich, które zadebiutowały w czerwcu tego roku. No i mamy jeszcze dodatkowo bardzo fajnego, również trochę drogiego króliczka, bo jak widziałem, ceny gdzieś tam są nawet po 20 zł, może gdzieś jest taniej, ja takie widziałem. Nie kupiłem tego. No i jeżeli chodzi jeszcze o promocje, które były w Lego Store z okazji Halloween, można było zbudować taki fajny takiego fajnego Frankensteina, głowę Frankensteina. I słuchajcie, no i naprawdę świetny. Kto nie oglądał jeszcze filmu 15 sekund, taki fajny shortcik z budowy tego Frankensteina. 5000 osób już ten film obejrzało, dlatego jeżeli ty go nie obejrzałeś, to naprawdę zabijecie. 5000 osób go ponad obejrzało. Naprawdę, to jest prawda. I, no i tak on był zapakowany. Tak, mam jeszcze kilka sztuk tego. Słuchajcie, takie coś. Tutaj oczy są czerwone, a w prawdziwym zestawie są żółte, dlatego takie głupie to nawet jest. A teraz już przejdźmy z powrotem do zakupów, które zrobiłem podczas targów Hobby. Słuchajcie, 5 minut dopiero minęło, a 10 jeszcze przed nami. Będzie świetnie. Po pierwsze, taki fajny klocek Lego z nadrukiem
droga do wyjścia ewakuacyjnego za 6 zł garnąłem taki element. A jeszcze, żeby urozmaicić, bardzo mi się spodobały szufladki, które mam od niedawna. Dlatego również takie kupiłem za 10 zł. Też świetnie. No i kupiłem trochę roślinności, typu tutaj te zielone liście i tutaj te liście albo trawy, albo nie wiem co to jest. Dobra, muszę to wszystko gdzieś odłożyć. O, ja cię kręcę. Oprócz teraz buduję taki fajny technikowy zestaw. Na razie zrobiłem tyle, a budowa i recenzja tego zestawu myślę, że jeszcze w listopadzie będzie. Składam ten zestaw. Oj, składam. No nie mogę się za dalszą część składania wziąć, ale w końcu muszę to zrobić. Tutaj jeszcze Wam pokażę, jaką scenkę urządziłem z tego polibaga. Mam dwie sztuki i tutaj farma, coś się dzieje, strach na wróble i farmer, który zrywa marchewki. Okej, mam nadzieję, że przy tym dźwięk był dobry, co pokazałem Wam farmę. Nawet coś tam i tak będziemy to zmieniać i jeszcze w odcinku z farmy też. No i słuchajcie, pora się powoli również wziąć za animację. Słuchajcie, mam 27 niezłożonych zestawów. Tak, to jest prawda. To jest prawda. Prawda, prawdy, mam 27 niezłożonych zestawów albo Lego, albo Kobi. I muszę się za to wziąć. I tam jest też polibak z I wojny światowej. Zaraz go też przyniosę, jak mi się uda. No i będę mu wkrótce się zabrać za składanie tego zestawu. No i zaraz później do kręcenia animacji Bitwa pod Verdun. Już niedługo prawdopodobnie publikacja, pierwszy weekend lutego, pierwsza sobota lutego 2023 roku. Ale spodziewajcie się, że będzie naprawdę ekskluzywna animacja o wiele wyższych lotów niż te, które do tej pory widzieliście na moim kanale. No będzie po prostu inaczej, o wiele inaczej. Powoli nie wiem już, co tutaj Wam mówić, co nagrywać, dlatego wpadłem na taki pomysł, że podczas takich filmów będą też różne takie fajne, zapomniane rzeczy klockowe. I tutaj na pierwszą półkę zdecydowanie pójdzie ten oto fajny Scooby-Doo. To jest figurka Kobi. Naprawdę świetna. Rusza łapkami z przodu do tyłu. Rusza również głową. Jej. O, w ten sposób. I ogonem również rusza. No i całość się składała z trzech elementów. Wiem. Rozebrałem Scooby-Doo na części. No i pamiętajcie, że kiedyś Kobi miało taką serię z Scooby-Doo właśnie. No myślę, że tam było świetnie po prostu. Seria, nie wiem czy się przyjęła, niestety oprócz tego Scooby-Doo nie mam nic z tej serii. Ale patrzcie jak to wyglądało. Tadam! Tak wyglądały figurki. Że chyba Scooby-Doo jest najlepszy. Dobra, figurki są oryginalnie zrobione do tej bajki, nie są jakieś wymyślone, ale widzicie jak to wyglądało? Słuchajcie, ciekawe z którego to jest roku. To jest seria pierwsza, patrzcie jakie fajne były mini figurki. 12 do kolekcji i mamy tak, Scooby-Doo, tego Velmę, Daphne, Freda. Są główne postacie, z tego co się orientowałem. Mam jeszcze naprawdę ciekawą postać Yeti. I tutaj mam dokładnie taki sam odlew postaci, tylko że inny kolor jakiegoś innego wampira. No, z takich ciekawych rzeczy, no, tutaj również takie same odlewy piratów. Myślę, że clown też jest ciekawy i ten wodoman czy coś, ale tak to
nowe figurki, to co teraz jest w Scooby, niż to co było. Ale Scooby-Doo jest świetny. Trzeba to przyznać. No dobra. A idąc dalej, mamy 10 minut, zostało jeszcze 5 minut do końca. Niestety tylko 5 minut do końca tego odcinka. Ja tu mam spory bałagan. No i możemy jeszcze zobaczyć, co tu mam ukrytego. Zrobiłem sobie specjalną taką małą kasetkę na elementy, które są podrobione. Nie są ani Kobi, ani Lego. I tutaj je trzymam, żeby nie mieszały się z tamtymi elementami. Pewnie gdzieś jeszcze są podróbki. Na razie tylko tyle udało mi się znaleźć. Dobra, licząc jeszcze to, ale to mi się tutaj nie zmieści niestety. Ale co to jest? Aha, tu mi się jeszcze jeden brick do tego zmieści. O. Zmieści się? Zmieści. Gdzieś jeszcze mogę dać te briki? Może tutaj? Nie wierzę, tam się zmieściły 4, a tutaj właśnie nie zmieszczą. Nie, ta kasetka jest mniejsza na pewno. Ale nie, spokojnie się 3 zmieściło. Więc tak wyglądają moje klocki, które są podrobione. No i... No i ten tego. Ale tak to wygląda, wiem, nie mam już o co czym kręcić, ale spokojnie, bo może wpadnę jeszcze na jakiś świetny pomysł. Może w jakimś przecieku zapomniałem. Bo tak na początku się wziąłem za mówienie wam za szybko. Ale słuchajcie, moim zdaniem to jest świetne. Chcę kiedyś zrobić całą ścianę tych podpisów. I to ma wyglądać świetnie. Na razie je zbieram. Słuchajcie. Mam ich nawet już sporo. Ale... Muszę... Gdzieś jeszcze... Je pozbierać po prostu. Po prostu je pozbierać. Taka jest prawda. No bo z tego nie da się zrobić ściany. Kiedyś inny youtuber miał takie coś i ja też chcę takie coś zrobić, bo to jest nawet świetne. Jeżeli chodzi o zakulisowe jadło, tutaj naprawdę rzadko pojawiają się filmy. Ostatni film tydzień temu miały się pojawiać częściej, wiem o tym, ale niestety tak nie jest. Raz w tygodniu mam nadzieję, że będą się pojawiać dodatkowo jeszcze shortciki, może będą lecieć. Filmy będą naprawdę różne, w większości będą to shorty, bo tak jak mówię, takie filmy, może jeszcze będą jakieś filmy z budowania czegoś fajnego, ale tak jak mówię, takie filmy będą raz czy dwa na miesiąc. No i będzie jeszcze fajnie sporo shortów takich pokazujących, jak wygląda ten zestaw. Już jeden taki opublikowałem na tym kanale, jak wygląda dany zestaw, a pełna recenzja jest na kanale Jado ze Stormbancer 2. Teraz chcę jeszcze z limitowaną edycją Westfield Hospital. Później zrobię z tym Lego Technikiem, już też niedługo. Jest może jeszcze z Polibagiem tym gratisem. To też można zrobić. Nie wiem. Piszcie, co wy o tym wszystkim sądzicie. Może jeszcze spójrzmy na ten dodatek do magazynów, bo tak naprawdę nigdy się na nim dokładnie nie skupiliśmy. Co my tutaj mamy? Mamy trochę akcesorii, chociaż jedna jest taka rzecz. Korona tutaj do tego pasuje fajnie. Ale już na przykład taki kwiatek tutaj powiesić, no to wygląda jak wręcz kupił albo kokardkę. Nie wiem, jak to, co tu zrobić. Na pewno świetnymi elementami w tym magazynie za 16,99 jest pies. Na moim zdaniem opłaca się. Chociaż walec, tak, ja muszę kupić ten magazyn z walcem, wiem o tym. Ta huśtawka jest nawet fajna, ale trzeba mieć drugiego psa. Uje. Szufladki zdecydowanie opłaca się za tą cenę.
Mamy jeszcze tutaj przysmak dla psa. Wiem, ja zdejmuję szufladki, ja tak naprawdę nie można ich zdejmować. Taki fajny, mamy szczotkę i myślę, że polibag jest, dodatek jest naprawdę świetnie zrobiony, a też na tych, co to za słownictwo, a też na targach hobby zgarnąłem 3 magazyny, niestety bez figurek, ale komiksy są naprawdę fajne. Dobra, będziemy już kończyć, nie będę Was za długo zanudzać. Pamiętajcie o łapka w górę, subskrypcjach i to tyle na dzisiaj. Wpadajcie jeszcze na kanał, ja do tam też już niedługo nowe filmy i cześć!